I teraz tak 20 minut postoimy, zobaczymy, kto ile ma cierpliwości. Nie, żartuję oczywiście. Możemy chyba już oficjalnie rozpocząć. Witam serdecznie wszystkie zespoły na nocnym turnieju piłki nożnej na Ustęckim Orliku. Turnieju pod patronatem dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji, oczywiście i burmistrza miasta Ustka. Turniej z okazji przypadającego w tym roku stulecia niepodległości. Witamy naczelnika Wydziału Sportu, między innymi sportu, pana Piotra Pszczółkowskiego z Urzędu Miasta. I prosimy o kilka słów, żeby tu już otworzył nasz turniej, oczywiście z okazji stulecia niepodległości w Polsce. Jeszcze nie, Wojtek. Szanowni Państwo, chciałbym bardzo serdecznie wszystkich powitać na pierwszej sportowej imprezie z cyklu imprez organizowanych na stulecie w naszym mieście. Impreza sportowa i realizując przesłanie niepodległości i patriotyzmu, takie działania możemy podejmować również na niwie sportu. Można być dobrymi patriotami każdego dnia, w każdej minucie na boisko, poprzez gest sportowej rywalizacji, poprzez grę fair play. Dlatego Państwa bardzo serdecznie namawiam, życząc wszystkiego dobrego, sukcesów sportowych, żeby w każdym dniu po zejściu już z tego boiska, po rozegraniu tego turnieju, Państwo byli przykładem dobrego patriotyzmu. Chciałbym życzyć Wam dużo szlachetnej sportowej rywalizacji, sędziom dzisiejszych zawodów, sprawiedliwych werdyktów. Na koniec chciałbym podziękować organizatorom dzisiejszego turnieju, panu dyrektorowi Stanisławowi Podleskiemu, pracownikom Ośrodka Sportu i Rekreacji, panu prezesowi Radosławowi Schroederowi i działaczom społecznym klubu sportowego Jantar. Na te osoby w naszym środowisku zawsze możemy liczyć. Wszystkiego dobrego, bądźcie zawsze dobrymi Polakami i mądrymi patriotami. Dziękuję bardzo. A teraz w związku z przypadającą setną rocznicą odzyskania niepodległości, przed już graniem odegrany zostanie hymn państwowy. Jeżeli jest już gotowe, to do hymnu.